Prywatny. Dobra, ja już im piszę, że zaczynamy wybierać. No ja już piszę. No ja już A, no, aha, napisałem. spoko. Jesteś szybszy. No dobrze. Nie, bo ja mam tableta położonego i wiesz, Ja aplikacja odpalona. używam. Dobra, 3 minuty, ja. Tak. Ja używam. Używam telefonu do tego. To jest. No ja na telefonie stoper sobie włączyłem, żeby 3 minuty odliczał. To ja również mam odliczone. Generalnie jak masz telefon, jakiś dodatkowy coś, to, to jest o wiele łatwiej się komunikować z graczami. Jeszcze na wszelki wypadek mam laptopa odpalonego. No to też pomaga. Jeszcze sobie jakiś tego notesik zrobimy. Dobra, PWE PWO gotowi. się zgłosiło, gotowość. Minuta 15 im zajęło. Widocznie miałem już wszystko gotowe. Ale będzie najbardziej irytująca czynność zdejmowania tego widza. To jest tak nieintuicyjne, bo to wszystko ci. Przeskakuje. Tak, przeskakuje. No Ready. dobrze. Dobra, Zgłosili gotowość. obydwa klony skończone. Odkrywamy i zaczynamy. O. A właśnie, ten kursor mi lata na lewo i prawo. Żebym to by... No. I sprawdzamy. Punktowo Wszystko się wszystko się zgadza. zgadza. Możemy odpalać. Oczywiście się nie przedstawiliśmy przed mikrofonami. Misja tankista. Oraz brat Maczek. Witamy. Ty coś widziałeś? Że dobre tematy wybrał po czasie? Nie zauważyłem. No i zaczynamy pierwszą rundę na piaszczystej rzece. Siwym te małe zestawy naprawcze, dwa mała apteczka. Po stronie no capów Bulldog T29-3 i trzecie Federal oraz T32. Po stronie PWE IMX Chaffee 1390. Dwa isy, trzecie Fatherland i dwa I dwa mutanty. mutanty. Już coś. I już zaczynają. Bulldog Notcap wykryty. Chaffee też wykryty.
To były dwa isy i kwadernant wykryte. Ciekawe co będą robić. Jaką taktykę wymyślili. Póki co PWE wypuściło Vaterlanda tylko korytem rzeki. Reszta ciężarów się chyba zbiera. Isy trzecie Ciekawe. są na C7. Mutanty za to jadą Na okrężną zerówce. drogą. Tak, zerówką jadą. O, tutaj T32 z no cap dostał pluskę. Ale patrz, teraz ten Fatherland się cofa. Wjeżdża pomagać tym isom. Tutaj Bulldog zmienił flankę. No, w tym momencie puszczają lighty lewą Drugą stroną. stroną. Tak, dokładnie. Jedynką. No Cap też wypuścił swojego lighta. Na respa przy bitwie standardowej. Ale coś mi się zdaje, że ten bulldog tylko tutaj ma za zadanie podświetlić, żeby zobaczyć, czy nikt tędy nie jedzie. Tak, dokładnie. On robi jako buffer dla no capów. Mają być. I akurat jemu się udało wykryć Amnica 1390. Póki co Paczarnecki dostaje. Dwa isy już dostały. Jest już na Przemek dobicie. Z dostał dwie kluski. No i mutanty. Zajęły już O, pozycję. no name dostał dwie kluski. Wychylił się za bardzo. Tak, mutanty zajęły bardzo dobrą pozycję w tym momencie. Mogą grać na wieżę, mają skuteczny ostrzał na kapa przeciwnika. Kazimierz Siwy, przesuwałem się powoli do przodu, szukając pola strzału. Prawdopodobnie będą zajmowali drugą górkę teraz. O, ale Bulldog właśnie dostał. A my niestety to minęło. Bulldog tam tu staje ładnie. O, O! i Bulldog zrobiony. No to w tym momencie już no-capy są w okrążeniu. Mają lighty po jednej stronie, ciężary naprzeciwko siebie. Są w okrążeniu i bez oczu. Nic nie widzą. O, dostaje Przemek 8805 od Aminksów. Póki co obrona no-capów się powoli załamuje, ponieważ obrywają. O, No i już Przemek Przemek jest na dostał dobicie. kluskę i na gąsce. I tutaj dostaje Adios od Aminksów. Pan Czarnecki też na kluskę. O, już pan Czarnecki skończony przez... Tylko dobre tematy. Oj, Kazimierz kończy Przemka. Alika. Zobaczcie, te AMX ładnie tutaj biją. Tak, dokładnie.
Ale póki. Mają idealną pozycję. Ale w chwili obecnej Kazimierz, Darknesik oraz Siwy są czołgami na dobicie. Jeśli nieostrożnie wyjadą na te Faderlandy i Isy, no to zejdą. Kazimierz, to już tutaj na jednego strzała jest. No i Siwy właśnie został skończony. Nogin też jest na strzała, tu z pewnością mają miksy go wykończą. Przemek go już wykończył. A, Przemek. Ale PWE ma prezesa Bzyka jeszcze w odwodzie, który ma prawie całe HP. Właśnie atakuje Jarogo, jest wspierany przez AMX-a, który go okrąża. I zaraz zgaśnie. I już jest pozamiatane. Oj, to chyba amoraczek był. I koniec. 7-1 dla PWE. Wycofać się na z góry upatrzone pozycje. No i w ogólnym podsumowaniu. No mimo wszystko bitwa wydaje się prawie wyrównana jednak to PWE. Miało też szczęście. Tak, miało to szczęście i dobra taktyka. Niewątpliwie te mutanty im zrobiły bardzo dużą robotę oraz AMX-y. Ale Bulldog Uni to powiem tobie, że mało zrobił. 6 oddanych strzałów, jedno przebicie. Znaczy, Bulldog miał o tyle nieszczęście, bo musiał walczyć z dwoma lightami. No, z dwoma. Nie Oni miał. jednego. Nie miał. Nie miał szans. Nie miał przede wszystkim wystarczającego wsparcia, żeby ewentualnie móc wygrać tą walkę. No i. No i odliczamy. Strach zamieniony. Ale jeszcze nic straconego. Teraz jest kolejna no capów na odpowiedź na tamtą przegraną. Zobaczymy, jaką oni będą mieli taktykę w ataku. No wiesz, nie zawsze liga musi się skończyć na 3-0. Zawsze może się też skończyć na 3-2 albo 3-1. Dokładnie. Zobaczymy, co los nam przyniesie. No, może się również dobrze okazać, że będziemy mieli dogrywkę na mieście duchów, no ale do tego jeszcze daleko. No i jeszcze minuta i odkrywamy.
Zobaczymy. Ukraina no, mi się tutaj protestuje, ponieważ podobno czołg został wybrany po odsłonięciu. Ja nie wiem, ja nie zauważyłem tego. Ja również nie zauważyłem. Bo byłem zbyt skupiony na tym, żeby nadążyć za wskaźnikiem. I nie rzuciło mi się w I oczy, minęły żeby. 3 minuty już minęły. No to odsłaniamy. No i I wszystko się zgadza. można rozpoczynać. No i zaczynamy kolejną rundę. Po stronie PWE znajdują się czołgi AMX Chaffee, AMX 1390, 23 Fatherland, 2 Mutanty. Po stronie No Cap Bulldog, RU T29, 23 i T20. Przepraszam, T32. Zobaczymy zestawy. Rokol właśnie potwierdzi informację, że czołg został wybrany po odsłonięciu. No to czyli wychodzi na to, że no cap ma punkta. No w tym momencie akurat by to. Musiałbym sprawdzić powtórkę tak naprawdę, bo wolę sam to zobaczyć, niżeli wydać ta ocenę na podstawie tego, co ktoś inny mówi. No i w tym momencie tylko dobre tematy został zajechany przez lighty no capów. Zgasił się, wypalił. Dokładnie. AMX Chaffee puścił się jedynką, chyba tylko po to, żeby zobaczyć, że nic tam nie ma, bo no kapy wypuścił swoje czołgi górą. Ale zobacz, teraz no kapy zmieniły taktykę. Wzięły sobie dodatkowego lighta. Wzięły sobie T32. Tak, dokładnie. Zresztą tak właśnie nastąpiła taka lekka zamiana czołgów. Postawili na jeden. Wypatrzony Fatherland PWE. Adios, Jarogo. W tym momencie. Wykrywają siwego, który strzela się z Great No Name'em oraz Przemkiem, który dociera do kolegi z klanu. Tymczasem po drugiej stronie Petrysia leci z runa AMX-a Chaffee. Zobaczymy, co dokładnie, z tego wyniknie. Zobaczmy, co z tego będzie. O, Rokol AMX się już Chaffee już wycofuje. Uciekł. AMX Traffic tylko jeszcze uciekł do swoich ciężarów. O, dostał kluskę popis.
Red No Name już tutaj dostał jedną kluskę. Dwa czarnecki tutaj wjeżdża na tyły dwóch mutantów. Te mutanty już zaraz wygasną. Kazimierz jest na strzałach teraz. No Siwy i tutaj na reszta ciężarów w zawodzie niestety nie pomagają mutantom, nie wyjadą do nie nich. Pomagają, nie powinni, widząc, że te dwa mutanty zostają ostrzeliwane przez trzy ciężkie, to powinny wyjechać i oflankować tych, co wyjechali na tyły. No i dokładnie, no w tym momencie nastąpiła wymiana nie fair dla PWE, ponieważ zniszczyli Great No Name'a, ale stracili przy tym dwa mutanty. Teraz Rockhold próbuje swoich Powiem sił tobie, z... że mutanty Rockhold próbuje swoich sił z Przemkiem. T-29. Powiem tobie, że jakby przeżyły te dwa mutanty, to no ładne tu by zrobiły. Na tej górce. Oj, Rockhold właśnie ginie. Zaraz. Czy Przemek go trafi? Oj, Ale Rockhold patrz się tutaj. na Diosa natknął. Oj, niestety. I źle pojechał. Zobacz, tutaj Drus z Bulldogiem robią Przemka. Oj, zrobili Przemka. Teraz jadą na Darks. Kolejny ISP wygaśnie. Oj, Przemek. I został No jeden. i dostaliśmy odpowiedzi od no-capów, którzy wykończyli w bardzo ładnym stylu PWE. Bardzo. Jest wynik 2 do 0 dla no-capów. Czy taki wynik, to wiesz co, ja bym wolał jeszcze poczekać, ja bym zobaczył tą powtórkę. Ale jeśli faktycznie tak jest, no to w tym momencie byłoby 2 do 0, jak nie, no to... 1-1. 1-1. A, nie to. Chciałem sobie odkryć czołg. No dobrze. To teraz będziemy mieli... kolejną ładną mapę w szturmie. Malinówka. O, Malinówka. Trzecia runda na Malinówce. Mile kojarzona mapa. I zobaczymy co. O i już tutaj. A co to się stało? PWE wyszedł. Chyba przyciski musiał mu się pomylić. Zaczynamy wybierać. Czas leci. Zobaczymy teraz, co klany nam pokażą. PWE w osłabieniu.
Półtorej minuty zostało do wybrania czołgów i odkrycia. Szkoda, że tu nie ma możliwości sprawdzenia powtórki bez Dokładnie. wyłączania gry. To jest dość uciążliwe. Niestety gra jest wyłączana w tym momencie, bo wszystko by się rozsypało. Tak, to ja mógłbym na szybko jeszcze sprawdzić tą powtórkę. By się sprawdziło, zobaczyliśmy, by co się naprawdę tam wydarzyło. Chociaż słuchaj, ty nagrywasz, to może w tym momencie wyjdź i zobacz. No dobra. Będziemy w stanie wydać w tym momencie ocenę. Czy należy za pierwszą rundę uznać punkt dla PWE czy dla no-capów? Sprawdzasz czas? Tak, już sprawdzam. Czas minął, możesz odkrywać. Już poczekaj, jeszcze tylko zapytam się, no ile zajmie dotarcie, Aha, bo dostałem informację, że go wywaliło. no trochę będzie kicha, czekaj, zobaczymy, wybierz. Bo chyba mi nie zapisało, a nie, czekaj, dobra, jest, mam. Tak. Już był wybrany po Dobre, czasie? tylko dobre tematy wybrał, nie miał wybrany czołg, jak odsłoniłeś, wybrał po czasie. Czyli jest w tym Czyli momencie. punkt na dla no cap. To jest plus. Plus nakrywania, jak są dwie osoby. Tak, dokładnie. Druga osoba może sprawdzić. Więc w tym momencie NoCap ma przewagę 2 do 0. I ten przypadek właśnie, o którym mówiłeś, wyrzuciło z gry, trzeba od nowa wchodzić. Wchodzisz? Już włączam.
Sprawdzanie serwerów. Uruchamianie gry automatycznie. Dane serwer Europa. Synchronizacja plików zakończona. No i już jesteś. I już Zaczynamy jestem. odsłaniamy czołgi. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Możemy ruszać. Malinówka, ciekawa mapa, ciekawe czołgi wybrane. Zobaczymy, co zrobią z tymi dwoma RHM-ami. No to jest mapa, na której te czołgi mogą się spisać. Mają gdzie się schować. Mogą skutecznie strzelać, byle mieli dobrego spota i nie zostały za wcześnie odkryte. No i po stronie Trzecia runda. no-capów M41 Bulldog, RU 251, T29 i z trzeci M6A2E1, dwie T-30 dwójki. Po stronie PW2 RHM-y AMX Chaffee, RU 251, 2 i z trzeci oraz T32. Bardzo wymieszany Zaczynamy trzecią skład rundę no-capów. na mapie Malinówka. Zobaczymy, jak to zagrają PWE. Muszą zdobyć teraz punkt, jeśli nie chcą przegrać meczu. Czasem. No cap się broni. Tak. Lighty wysłali na spocenie. Tak, Zobaczymy, czy tutaj sprawdzają wykryją. prawą stronę O, tymczasem. Przemek wykryty i podpalony, ale się ugasił. Ładnie tu od boku biją. Wjechali na bazę. Dwoma No i czołgami, teraz Nokap ma lightami. 20 sekund na reakcję. 14 sekund. O, już 14, bo 12. razem z Isem. Trzy czołgi. Dokładnie. No i co teraz no będzie? Cap wyjeżdża. Przemek to przyjął, ale zrykoszetował. Jeszcze 5 sekund. No kapy zjeżdżają. Lighty już. No już lighty nie zdążą. Lighty Dwie. zdecydowanie za późno Jedna. wyjechały. Zero. Tak. Wygrane. Runda dla PWE. Brawo. Bardzo szybka runda. Bardzo szybka, dokładnie. Padł tylko jeden celny strzał. Dwa przebicia. Potrafił. Trafił w A zbiornik tak. z pewnością. Podpalił i. Ale automatyczną gaśnicę miał. Teraz będzie odpowiedź. No capów na tej mapie. Zobaczymy, co zrobią. Dobrze. Uruchamiam stoper. Zaczynamy wybierać. Jest 2-1 dla no capów.
No i zobaczymy, czy teraz będzie, czy będzie miasta duchów, czy nie będzie miasta duchów. Czy będzie wygrana, czy będzie przegrana? Ale widać, że PWE było bardzo dobrze przygotowane pod tym względem. Wiedzieli, Tak. co robią, co Wiedzieli, chcą zrobić. co robią. Udało im się w pełni zaskoczyć przeciwnika. No, kapenisty za późno wypuściły te lighty, które miałyby szansę jeszcze opóźnić gapa, dać czas im ciężarom na dojechanie. Na późno i moim zdaniem troszeczkę za daleko. Tak, ale niewątpliwie, jeśli by te ciężary wyjechały tam, to by musiały jeszcze walczyć z RHM-ami, które były schowane. Minuta minęła, jeszcze 2 minuty. O. Co się stało? CPL Pro Bob Kondra Krab jest filmik. To chyba jest wczoraj. Ja niestety nie miałem okazji oglądać. No też nie miałem akurat okazji. NoCap zgłosiło gotowość. Jeszcze 20 sekund i odsłaniamy. Może zatrzymywać Ready. zegar. Możemy zatrzymywać, odkrywać, A sprawdzać. nie ten klawisz. Wszystko pięknie się zgadzam. Wszystko się zgadza. Można jechać. No i Zaczynamy rozpoczynamy czwartą trzecią rundę. rundę. Czwartą, Czwartą. tak, czwartą. A, straciłem rachubę. Ta trzecia runda troszeczkę za szybka była i się już myli. Tak, dokładnie. Mam wrażenie, jakby jej nie było. Dokładnie. No zobaczymy, co teraz mocapy nam sprezentują. PWE gra teraz na jednego RHM-a w obronie. Wzięli dwa mutanty, dwa isy trzecie, T32 oraz MX-a Chaffee, NoCap'y Bulldoga oraz Ru jako swoje oczy, T29, 3 isy trzecie i T32. O siły gra to czas na małych dwóch stawach naprawczych mała apteczka. A Przemek za to postawił na dwie duże naprawiaczki i małą apteczkę. Great No Name za to postawił, że nie podpalą go. Imponujące trzy gwiazdki na lufie. No cap już tutaj na bazę wjechał Dokładnie. i buktuje, siwy dostał. No, kapy postawili na ciężara, który będzie kapował, który jest, no, to jest dość dobry pomysł, bo czołg, który Może nie odbić. jest,
Tak, może odbić. Popis go osłania. Great no A name, tak. akurat tak stoi ładnie, że jest pod lekką górką, nie widać go. 13 sekund do końca kapowania. Trzeci czołg wieża. 12. O! Pan Oj. Czarnecki Amoraka dostał. Trzy czołgi na fladze. O! Vance Apex, Vance Type. Vance też zszedł. Siwy zszedł. Darknesik na tak zwane YOLO wjechał między 4 czołgi. Przepraszam, 5 czołgów. Siwy Ale skończony. skutecznie. Kazimierz dostaje od boku, od ru. I Darkness już zszedł. Popis skutecznie Kazimierza punktuje. No, tutaj z jednej strony Czafik, z drugiej strony ru. Zaraz dojdzie do pojedynku lightów z pewnością. O, zrykoszetował. Tam RHM zjeżdża z górki. Tak, dokładnie. Będzie się dołączał do bitwy. Ale zobacz, jak postawili tego Przemka tak daleko od bazy. No dokładnie. Mógłby wjechać na tego kapa, pomóc Mógłby wrócić, Jarogowi pomóc. Dokładnie. skapować to. Popis wyjechał i chyba będzie miał strzał na... Tak. Bo ma strzał na Archema. RHM niestety nie ma na niego. No i to jest mankament tego czołgu. On podniesie lufę do góry, ale nie podniesie już jej na dół. Dokładnie. O, Amorak. RHM dostał Amoraka. Jeszcze nie eksplodował. Rokol wyjeżdża. O, Ale wjechał z górki. jaki wyskok ładny. Dokładnie. Punktuje Jaroga. O, Przemek RHM zgasł. skończył RHMA. Tutaj sam Roko został. No, Rokol teraz jest na przeładunku. Przemek do niego dołącza. Popis Ale jest, jest wjechał punktowany. wyżej. Zdecydowanie Przemek powinien się szybciej cofnąć, żeby pomóc. Może je sobie ugrali. Powinien wjechać w tego kapa. Patrz, zadziałała chyba O, telepatia dekap. jakaś. Bo Przemek wjechał Teraz na jest. kapa, ale w tym momencie Rokol już jedzie wodą. I będzie od tyłu punktował. Tak, dokładnie. Zaraz wypunktuję Przemka, który Ładnie, jeszcze osłania jedno. Jaroga, O, i tak. po Przemku. Oj, O, niestety. No i w tym momencie jest 2-1. dwaje. Zostały Rus Isem trzecim na Isa trzeciego. Wszystkie czołgi można powiedzieć na wykończeniu. Czy Jarogo to przetrwa? I ma jeden strzał tak naprawdę. Żeby go... Oj, Jest! ej, Aj! brawo! Ej, został tylko Ru. Zobaczymy, co nam los przyniesie. Ruma przewagę. Ruma przewagę spota. A i też ma wystarczająco dobry kamuflaż, który działa w ruchu, więc może zaskoczyć Przemka. I tak naprawdę będzie miał jedną tylko szansę na to, żeby Przemka wykończyć. O, on już tutaj od boku jedzie. Od boku stanie, wyświetli kluskę sprzeda i. O, już go O, już. pokazał. Sam Rus. się nie świeci. Przemek wodzi Ej, lufą, już nie wie, będzie. gdzie jest. Kluska leci, pocisk zaraz poleci. Oj, Nie pierwszy. trafił, przeładowanie. I po Przemku. Czwarta runda dla no capów. Jest 3-1 dla no capów. Bardzo ładnie zagrany mecz. Bardzo ładnie. Wyrównany. Ru 22 strzały oddał, 16 przebitych.
No więc imponujący wynik. Prawie 4000 obrażeń takim małym czołgiem. Dziękujemy za oglądanie. Komentowali dla Was Brat Maczek. I Mister Tankisa. Życzymy dobrej nocy. Dziękujemy. Do widzenia.